Jesteśmy w Kościele pod wezwaniem Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Kulasznym, do którego należy część parafii rzepeckiej, Kulaszne, Szawne, Wysoczany. Tu przychodzą do kościoła. Na miejscu kościoła obecnego była cerkiew grekokatolicka i większość mieszkańców przed wojną tu było grekokatolikami. Parafia grekokatolicka w Kulasznym należała do dekanatu Szczawne, więc można sobie wyobrazić, ile było tu w okolicy mieszkańców. W 1968 roku spaliła się cerkiew tu właśnie w Kulasznym. Nie wiadomo z jakich powodów, dlaczego, ale była drewniana, ładna cerkiew. Spaliła się, została tylko dzwonnica. Po wojnie tu przychodzili, po przesiedleniach, przychodzili na mszę świętą i grekokatolicy, i rzymokatolicy. Jako kościół rzymokatolicki należał do parafii Czaszyn. Po wojnie, bo tu nie było wcześniej. W 1968 roku spaliła się cerkiew, została dzwonnica i tu postawili ludzie sami taką kapliczkę małą i tu były nabożeństwa odprawiane w tej kaplicy. Dojeżdżał ksiądz z Czaszyna, bo to była parafia czaszyńska. W 1984 roku, gdy powstała parafia Rzepeć, ksiądz biskup zadecydował, że Kulaszne, Szawne będzie należało do parafii rzepeckiej. I stąd właśnie od tamtego czasu jest to kościołem dojazdowym w Rzepedzi. Tu rozpoczęli parafia jeszcze wcześniej czaszyńska, nie należało Kulaszne do Czaszyna. Rozpoczęli budowę nowego kościoła. Było pozwolenie, prowadził proboszcz ksiądz Woźniak, proboszcz Czaszyna i parafianie z Kulasznego. A odprawiane było i dla rzymokatolików, i dla grekokatolików w tej jednej kapliczce, można nazwać szopce. Kościół został ten obecny poświęcony w 1982 roku i została przyłączona, jak mówiłem, do parafii rzepeckiej, ale na poświęcenie był ksiądz biskup ordynariusz i proboszcz Woźniak z parafii czaszyńskiej, bo to należało do Czaszyna. Od 1984 roku należy kościół do Rzepedzi i tu się dojeżdża w każdą niedzielę, święta, także Wielki Tydzień, nabożeństwa w kościele. Jest to nowy kościół. Gdy przechodził pod Rzepeć, nie był tynkowany, nie był urządzony. Stopniowo tu ludzie z Kulaszny, Szczawny, Wysoczany zagospodarowali ten kościół i obecnie jest tak, jak wygląda, ładnie. Rzeźby ołtarza robił ten sam, co w Rzepedzi, góral, pan Józef Tylka spod Zakopanego, ambonkę też on robił. Stację Drogi Krzyżowej malowała pani Ewa Wójciak, artystka, która tu mieszka i w Rzepedzi, i tutaj. Jest obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, bo ta cerkiew była pod wezwaniem pokrowy, tak to grekokatolicy nazywali, czyli opieki Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Po Bożym Narodzeniu, to było w Jana, ludzie tu przydali znać, że w środku kościół się zapalił, więc ognia nie było jako takiego widać, tylko był dym. No i ludzie uratowali. I stąd ten remont wtedy kościoła w środku, więc
zrobione pod nasze, bo cała prawa strona była zabrudzona ogniem, dymem, kurzem. I stąd te roboty wewnątrz i dach, połowę kościoła, dach, blacha nowa i w środku malowanie. I także wtedy została odnowiona dzwonnica, to grekokatolicy zrobili i widać pozostałość po cerkwi. I tu odbywają się, jak mówiłem, nabożeństwa w każdą niedzielę, święta i także Wielki Tydzień. Ludzie sami dbają o Kościół, dojeżdża się co tydzień na mszę świętą. Tu się gromadzą. Ten obraz właśnie jest Matki Bożej z tego drugiego pożaru. Został trochę przeniszczony. Na prośbę tu parafian został odnowiony. Matki Bożej Nieustającej Pomocy i mamy odpust w czerwcu właśnie na Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Także został ofiarowany obraz świętego Jana Pawła II, Droga Krzyżowa i figura, obrazy. To wszystko ofiarowane przez parafian. Opiekuje się rodzina, szczególnie matusików. Pani i ojciec teraz chory, tyle lat pilnują kościoła, dbają, otwierają, klucze są u nich, także oddani kościołowi. Tutaj mógłbym wyliczyć też parę rodzin bardzo zasłużonych dla kościoła, świętej pamięci Wrona, Michał Miszczyszyn, który wszystkie ogrodzenia robił sam, znaczy z pomocą ludzi, ale sam materiał wszystko dawał. Fila, o, też już świętej pamięci, on się napracował, oczywiście bezpłatnie. I dbają o Kościół cotygodniowe sprzątanie, na święta przygotowanie Kościoła, to sami właśnie tutaj robią. I jak mówiłem, należy już do parafii rzepeckiej. Tutaj są i śluby, i pogrzeby. To pójdziemy w dolnym kościele, gdzie zrobiona kaplica przedpogrzebowa. Parę lat temu została wybudowana cerkiewka tu wyżej przy drodze grekokatolicka i wtedy grekokatolicy odprawiali już u siebie w cerkwi, bo dotychczas było razem tutaj właśnie w kościele Rzymu i grekokatolicy. Tak samo jest tam cmentarz wyżej, jest cmentarz parafialny, ludzie dbają, koszenie, odśnieżanie, to wiadomo trudny teren. Jesteśmy w Kulasznym, w dolnym kościele. Byliśmy przed chwilą na górze w kościele, a teraz weszliśmy do dolnego kościoła. Planem księdza biskupa Tokarczuka było i pragnieniem, żeby to był kościół dwupoziomowy. To wszędzie i w Kurzepedzi tak jest i tutaj, gdzie były budowane, to było pragnienie księdza biskupa, żeby były piwnice, dolny kościół. I tu były też pod tym całym te piwnice. To był wielki magazyn rzeczy, które trzeba było składować, trzymać. Kilka lat temu robiliśmy porządek i powstała myśl, żeby zrobić kaplicę przedpogrzebową, bo nie było. I tu, jak widać, jest właśnie w tych podziemiach kościoła zrobiona część wyodrębniona i tu jesteśmy jako kaplica pogrzebowa. Tutaj przywożą ktoś zmarłych i przez dobę czy dłużej tu przychodzą ludzie modlić się i potem jest wyprowadzenie stąd z kaplicy, gdzie stoimy na dole, do górnego kościoła, tam jest msza święta i na cmentarz. Bardzo praktycznie, bo jest i kościół, i cmentarz z boku wioski Kulaszne i Szczawne, zwłaszcza bloki, gdzie są. Więc tu są przetrzymywane trumny, zmarli,
przed pogrzebem, chyba że przywożą z Sanoka, to też przetrzymywane jest tutaj. I to jest ta kaplica przygotowana, widać jest krzyż, też ten góral rzeźbił, obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, no i ambonka i normalnie katafalk. I tu ludzie gromadzą się przed pogrzebem sami, albo bezpośrednio przed pogrzebem, tu jest wyprowadzenie do góry, do kościoła. Druga część tego podziemnego kościoła to jest magazyn na różne rzeczy, które się przechowuje.